Dzień dobry, witam Was na moim kanale i zapraszam Was do kolejnego food haulu z Lidla. Zapasy na 2 tygodnie, food haul z Lidla. Widzę, że Wam się bardzo spodobał ten film, jest fajnie wyświetlany w porównaniu do innych filmów. Także co, nagrywamy, dzisiaj jest okropna pogoda, więc nie wiem, czy troszeczkę nawet nie rozjaśnimy sobie, czy jest dobrze, czy nie. W sumie dobra, jest okej. Także food haul, dzisiaj mamy troszeczkę więcej, mamy dwie światy. Wszystko nam się pokończyło, także jest tego więcej i zabieram się za pokazywanie. Oczywiście standardowo gazetka z Lidla, bo to jak mówiłam, muszą być, bo teraz polujemy na promocję kole, soki i tym podobne na nasze wesele. Kolejna rzecz, pieczarki. Dzisiaj będę robić pyszne jedzonko, ale zobaczycie to we vlogu, takie dobre kanapeczki. Mam taki fajny przepis. Kolejna rzecz, dwie śmietanki, 30. Takie w kartonikach, które mogą stać. Następnie mam duże płatki, takie zwykłe kukurydziane, bo muszę przejść na dietę. Tak, ale to nie o tym, o tym to we vlogu. Następnie mamy dwie bagietki czosnkowe. Dawno nie jadłam, a lubię bagietki czosnkowe, także stwierdziłam, że wzięłam dwie. Fajnie mieć coś takiego w lodówce, wiecie, jak nie ma co zrobić, jak nie ma nic ciekawego do jedzenia, wyciągacie sobie taką bagietkę, kładziecie sobie w piekarnik i macie pyszną i świeżutką bagietkę. Następnie mamy tutaj takie kostki do WC, ale wzięłam tym razem takie jakieś inne, takie płynne, z takim żelem, takich jeszcze nie mieliśmy, a podejrzewam, że będzie, wiecie, ładna niebieska woda, więc wzięłam takie. Następnie duże opakowanie borówek, bo było na promocji. Mamy tutaj pół kilo, zrobię takie fajne deserki z jogurtem naturalnym. Kolejna rzecz to mamy mozzarella i teraz kupuję w takim rolonie, taki rolon. No. Później mamy szynki, o które będą dzisiaj potrzebne do tego dania, które robię, więc tak, kupiliśmy aż 3 razy bekon, bo tego jest mało z tych plasterków, także wzięłam aż 3 paczki, jak zostanie, to zostanie, jak nie zostanie, to nie zostanie. Jogurcik, taki deserek. O, tu mnie oszczy, mam twarz, dobra, taki o. Zwykły. Kolejne wzięłam sobie te lody i słuchajcie, tamte są pyszne, polecam Wam, chyba Wam nie mówiłam we vlogu, ale to Wam mówię w food haulu. Są bardzo dobre, ja miałam tamten smak ciasteczkowy, teraz sobie wzięłam taki czekoladowy z sosem w środku czekoladowym i już widzę, że tamte miały w jednym lodzie 144 kalorie, te widzę, że mają 145 i podejrzewam, że ta jedna kaloria jest pewnie przez ten sos w środku, ale są naprawdę pycha. Ja je od razu chowam do zamrażarki, żeby mi się nie roztopiły. Później mamy dwa te deserki standardowo, co zawsze, wiecie, no jak się jest w sklepie, to zazwyczaj kupuje się to co zawsze, więc pycha, takie serki, ale homogenizowane, że Wam mówiłam w ostatnim food haulu. Następnie mamy szynki, ale też jeszcze gdzieś jedna jest dobra. Taką szyneczkę, która też mi jest dzisiaj potrzebna. I rukola, która też dzisiaj właśnie nam będzie potrzebna swoją drogą. Ja uwielbiam rukolę. Są zwolennicy albo przeciwnicy rukoli. Ja jestem zwolennikiem i uwielbiam rukolę. Dobra, i słuchajcie, jedna siata jest pusta, ale oczywiście jeszcze jest kolejna. Aha, i kupiliśmy jeszcze do tego zgrzewkę Pepsi. Zgrzewkę coli, bo była na promocji, więc już wzięliśmy, tak sobie, wiecie, będziemy po prostu zbierać, co będzie jakaś promocja, to się kupi po jednej zgrzewce, po dwie, po trzy, zależy jaka będzie cena. I myślę, że tym sposobem uzbieramy te napoje, także fajnie sobie, nie od razu nie wydamy takiej wielkiej kwoty, tylko polujemy na promocję. I tutaj mamy ostatnią siatę, bardzo dużą. Kupiliśmy ręczniczki papierowe, jakie są w ogóle ładne, takie w kwiatki. Były akurat najtańsze, nawet na promocji były, więc wzięliśmy je, takie wiosenne. Standardowo moje ukochane sajgonki, chociaż mam jeszcze z tamtego holu, ale jak już byłam, to wzięłam, póki pamiętam, bo później jakiś czas zapomnę o tych sajgonkach i ich w ogóle nie jem, a teraz jest faza na sajgonki, także musiały oczywiście wejść.
Teraz sobie od razu schowam do zamrażarki. O, tutaj widzę czerwona metka. Kuba sobie wziął takie jakieś pizze, takie zamykane, bolognese. Wyglądają tak, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie dobre, czy nie. Pierwszy raz my chyba takie coś mamy i było promocja minus 30%, więc to od razu też sobie schowam. Akurat fajnie, tutaj mam przy sobie zamrażarkę, także od razu można schować. Później mamy pomidorki i my jak nie musimy, to po prostu tego nie pakujemy, wiecie, we foliówki, milion siatek plastikowych, tylko luzem. Także tutaj sobie położę je. Już do tego. Fajna rzecz, aha, lody, Kuby, lody też je chowam. Kolejna pomarańczowa metka, więc jakieś tam metki pomarańczowe są. Lody takie tęczowe, takie we wafelku, takie jakby kanapki. I też minus 30%, euro 95 za 6 takich kanapek, więc od razu lecą też do zamrażalnika. Tutaj mam fajną rzecz. Nowość, 5 sosów, patrzcie jakie fajne, w takich małych słoiczkach. Mamy 5 sosów i mamy tutaj sos słodki, taki musztardowy, barbecue, curry, czosnkowy, taki koktajlowy, taki pomarańczowy, jest taki, mi się wydaje, że jest taki a la hamburgerowy ten sos. No bardzo fajne, kosztowało to 5 euro, czy 4 euro? No nie wiem, więc myślę, że się opłaca euro za, no jak 5 euro, to chyba euro za taki sosik. Właśnie do tych kanapek, które dzisiaj będę robić, czy do fryteczek, czy do czegoś, to myślę, że spoko. Co tutaj dalej mamy? Opakowanie truskawek, chociaż te truskawki takie za ładne nie były, ale też były na promce. No to wzięłam jedno opakowanie chociaż truskaweczek. Później wzięliśmy sobie z cienia Aftersun po opalaniu. Już teraz wzięliśmy, bo później są albo droższe, albo ich w ogóle nie ma. Także o, taki balsam po opalaniu. W tamtym roku mieliśmy żel po opalaniu, taki aloesowy, i go nie polecam, bo nie wiem, my mieliśmy z DM-u i strasznie się kleił, rolował i nie, więc on też był aloesowy żel i ten balsam po opalaniu, i zdecydowaliśmy się, że weźmiemy ten balsam po opalaniu, bo myślę, że będzie w ogóle fajniejszy niż tamten żel. Chcieliśmy wziąć sobie już filtry w sprayu, bo moja siostra w tamtym roku miała właśnie z Lidla w sprayu i są świetne. Ja miałam też z DM-u, dosyć, że ich było mało, to szybko się skończyło i w ogóle były takie jakieś bez sensu. Jestem na nie, chciałam kupić też te lidlowskie, ale były u nas tylko w mleczku samym, więc nie wiem, czy po prostu nie ma u nas, czy teraz nie ma, bo były jakieś w mleczku i w kremach, a nie było tych takich w sprayu, więc będziemy w Polsce, to sobie kupimy w Polsce, niedługo w Szczecinie. Albo siostrze będę kazała kupić. Później mamy płyn do jamy ustnej, do pukania, bo też nam się skończył. Więc taki jeden sobie wzięliśmy. Nie mieliśmy chyba jeszcze z tej firmy, tak mi się wydaje. Następnie owocki, to mamy bananki kolejne. Też zawsze tak bierzemy sobie po trochu, bo za dużo nie ma co brać. Dwa makarony, spaghetti, tu mi spadną. Dobra. Dwa makarony, spaghetti, bo robiłam ostatnio spaghetti, wszystko sobie wyciągłam, a się okazało, że mi się skończył makaron spaghetti i mieliśmy spaghetti ze świderkami. Ale dobry był, wiecie, to tylko makaron to makaron. Dwa mleczka standardowo, 1,5%, jedno takie ala prawdziwe, takie wiecie, jedno takie prawdziwe ala świeże, a drugie takie, które może stać, też 1,5%. Mrożonki, frytki cienkie. My lubimy te z Lidla, są moim zdaniem najlepsze. Też lecą do zamrażarki. Dobra, zbliżamy się do końca. Serek żółty
był na promocji, także wzięliśmy jakiś taki Massadamer. Jeden. Kolejną mamy szyneczkę. Inną, dwie różne wzięliśmy, tak? Tak, jedna jest taka, druga jest taka, więc te szyneczki. Trochę promocji widzę dzisiaj wyłapaliśmy, bo następna rzecz to jest mięso mielone. Kilogram i również było na promocji, także dzisiaj szaleństwo z tymi promocjami. I ostatnia rzecz to Müller Milch, tak? Zero tłuszczu bananowy dla Kuby, nie dla mnie. No i ostatnia siatka pusta i to całe nasze takie zakupy, hol zakupowy. Tak jak mówię, troszeczkę tego jest więcej niż ostatnio. Mam nadzieję, że Wam się podobał, chociaż widzę, że się wyrobiłam w czasie takim samym jak ten ostatni food haul, więc mam nadzieję, że Wam się podobał. Spore te zakupy, ale tak jak mówimy, robimy zakupy raz w tygodniu, tak naprawdę tak nam wygodnie. No chyba, że wiadomo, tam braknie chleba, masła, mleka, to się jedzie, ale tak z reguły takie większe robimy raz w tygodniu. No i też wiadomo, że przez tydzień tego się nie zje, typu jakieś sosy, makarony czy coś, to nie idzie tak raz, dwa, czy jakaś chemia. Dobra, nie przedłużam, kończę, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, komentujcie, będzie mi bardzo miło i do kolejnego filmu, vloga, ja się właśnie biorę za kręcenie vloga. Pa!